Na jakim odcinku ulicy Kraszowickiej nie ma gazu? No jeśli chodzi o odcinek, to jest właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy, czyli to jest skrzyżowanie ulic Poprzecznej z Kraszowicką, aż praktycznie do końca ulicy Kraszowickiej na wylot z miasta. I mniej więcej ilu domów ta sprawa dotyczy? Sprawa dotyczy, myślę, ja wiem, około 20 budynków. Gdzieś tak będzie mniej więcej, tego nikt nie przeliczył. Także. Od ilu lat walczą Państwo o zrobienie tego przyłącza? Czy cała sprawa dotyczy okresu już ponad 10 lat, tak? Przez ten cały okres czterokrotnie były zbierane podpisy. Raz doszło do sytuacji, gdzie była rzeczywiście przysłana do mieszkańców ankieta, z tym, że ta ankieta dotyczyła bardziej dla mnie opłacalności od strony PGNiG, czy w ogóle to się opłaca przyłącza, a nie to, żeby w ogóle ludziom udostępnić instalację gazową, jaka jest niezbędna, tak? I po tej ankiecie był jakiś odzew? Przeważnie sprawa dotyczyła w tym momencie, kiedy były kolejne wybory prezydenckie, tak? I były spotkania. W tym momencie każdy obiecywał jak najbardziej tak, że będzie, były zbierane podpisy, na tym sprawa się kończyła. Natomiast przy ostatnich wyborach pani Moskal-Spaniewskiej, tak, było spotkanie tutaj u nas w szkole i na temat ogólnie instalacji gazowej, kiedy będzie przyłączona, może nie sama pani prezydent, ale jedna z pani urzędniczek powiedziała, że jest to indywidualna sprawa mieszkańców. Natomiast w tym momencie tutaj nie ma indywidualnych mieszkańców z własnościowymi budynkami. Większość budynków należy do zasobu miasta Świdnica. Jest część budynków, które należą do RSP Kraszowice, do spółdzielni rolnej. I w tym momencie jakby sam lokator nie jest w stanie wystąpić, tak? Musi to zrobić zarządca budynku. Panie radny, wiem, że pan skierował interpelację do pani prezydent. Kiedy to było i czy dostał pan jakąś odpowiedź? Najpierw zacznę od tego, że o planach remontu ulicy Kraszowickiej to wiemy już od co najmniej zeszłego roku, kiedy to padła informacja na Radzie Miejskiej, że planowany jest remont, duży remont ulicy Kraszowickiej za 6,5 miliona na całym odcinku, a to są 4 kilometry. No potem po konsultacji z mieszkańcami dowiedzieliśmy się jeszcze o konkretach, o takich oczekiwaniach, jak mieszkańcy widzą ten remont. No i jeden z głównych takich pomysłów i postulatów to właśnie było przyłącze gazowe, którego do dziś nie ma. No, trzeba powiedzieć, że ulica Kraszowicka i ta część miasta jest ostatnią częścią miasta Świdnicy, gdzie nie ma gazu, gdzie ludzie muszą opalać swoje domy, swoje mieszkania w sposób konwencjonalny, czyli węgiel, drzewo i temu podobne. No też w gospodarstwie domowym gaz jest niezbędny do kuchni. My tego nie mamy, nasi mieszkańcy tego nie mają. No jest to doskonała okazja, by ten remont połączyć z gazyfikacją. A co z tą interpelacją? Ja jestem na bieżąco z Urzędem Miejskim i wiem, że właśnie w tej chwili przygotowywany jest projekt, ale pomyśleliśmy sobie, bo tak jak pan tu wspominał, wielu mieszkańców zgłasza tą chęć przyłączenia się do gazu, że trzeba zwrócić teraz szczególną właśnie uwagę, by ten projekt uwzględniał już instalację gazową. Nie? By ktoś nie zapomniał na etapie projektowania zaplanować tej instalacji gazowej. Odpowiedzi jeszcze nie mam, bo to złożyłem na początku tego miesiąca. No, zakładam, że gdzieś w przyszłym tygodniu po świętach jakaś odpowiedź będzie. Mam nadzieję, że to będzie odpowiedź pozytywna, że pani prezydent zna potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy i uwzględni to w planach. Czyli jest szansa na rozwiązanie tego problemu? No jak najbardziej. My jako mieszkańcy tego jak najbardziej oczekujemy, tak, bo tu już nie chodzi o to, żeby nie wiem, zadowolić jakieś potrzeby. Po prostu wszyscy powinni mieć rzeczywiście dostęp czy do instalacji, tak samo jak prądu, wody, gazu, tak, jest to niezbędne do funkcjonowania. Na tej zasadzie to wygląda. Jeszcze wcześniej była kiedyś od czasów powodzi, w 97 roku, był jeden remont drogi. W międzyczasie był rzeczywiście remont, gdzie był położony nowy chodnik i wtedy była też idealna okazja, żeby to zrobić. Natomiast było za późno, nie było może pieniążków w budżecie, może coś po prostu nie zagrało. Natomiast teraz naprawdę liczymy, to jest najlepsza okazja do tego, żeby tą instalację jednak przyłączyć.